Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszej 69. ceremonii. W imię miłości, dobra, światła, spełnienia, obfitości i tego, co najlepsze dla Ciebie. Dzisiaj poznasz kolejne narzędzie, które jest skryte głęboko w każdym z nas, które pomoże Ci realizować Twoje marzenia, pragnienia, cele Twojej duszy wyższej, w czasie snu. Popatrz, tak często mówi się o tym, by mało spać, by jak najwięcej czasu przeznaczyć na aktywność, działanie. Jest mnóstwo metod i mnóstwo sposobów, jak skrócić sen, jak skrócić zmęczenie. A w rzeczywistości przesłanie od siły wyższej jest zupełnie inne. Sen jest bardzo ważnym elementem w naszym życiu, tutaj i teraz na Ziemi, w tej inkarnacji. I popatrz, mamy 69. ceremonię, czyli zajmujemy się tym, co cielesne, a jednocześnie mamy tutaj 6 i 9, czyli tą dziewiątkę, jak coś szybko osiągnąć, z radością, lekkością i spełnieniem. Warto wykorzystać to narzędzie, które siła wyższa dała Ci do Twojej dyspozycji i każdego dnia zadbać o to, by w czasie snu spełniały się Twoje marzenia, pragnienia, cele, by w czasie snu przychodziły te pomysły, przychodziły te najlepsze inspiracje, by w czasie snu przychodziła do Ciebie motywacja do działania i rozwiązania problemów, trudności, by w czasie snu siła wyższa dała Ci wskazówki, jak szybko, z radością, lekkością, z taką powietrzną inspiracją być tutaj i teraz i realizować Twoją niepowtarzalność, indywidualność i wyjątkowość. To w czasie snu można aktywować Twoje ukryte talenty. To w czasie snu można materializować Twoje marzenia i Twoje pragnienia, by stały się one rzeczywistością. To w czasie snu również regenerujesz Twoje ciało, ale to również w czasie snu możesz uzyskać odpowiedź na najtrudniejsze pytania. Możesz uzyskać rozwiązania. Możesz uzyskać podpowiedź, by podjąć właściwe decyzje. Zanim jednak przejdziemy do przesłań od siły wyższej, rozpoczniemy jak zwykle od oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z tym miejscem mocy, a następnie krok po kroku przyjmiemy mądrość i aktywujemy to ukryte narzędzie, by każdego dnia, a raczej każdej nocy uzyskać najlepsze rozwiązania, uzyskać wskazówki i kolejnego dnia, by wszystko szło z radością i lekkością. I to jest takie symboliczne. Wokół mnie, u moich stóp, ty tego nie widzisz w tym momencie, bawią się kotki, wszystkie razem. Bawią się i szaleją. A jak wiesz, kot jest niesamowitym zwierzęciem mocy. To on uczy Cię radości życia, tego korzystania z każdego dnia, cieszenia się każdym momentem. Ale również kot jest tym zwierzęciem mocy, które dużo śpi, dużo odpoczywa. I niech będzie to ta energia, która stanie Ci dzisiaj do Twojej dyspozycji, by zadbać o to, by każda noc, każdy sen przynosił rozwiązania, przynosił Ci to, co najlepsze, a wówczas w ciągu dnia wszystko jest lekkie, radosne i można bawić się, korzystać z życia i wszystko jest takie, jak być powinno, na jakie zasługujesz. Dlatego, aby nie przedłużać, bardzo proszę, wstań w tej chwili, odetchnij głęboko, i z każdym wdechem wdychasz światło, które
który rozświetla wszystko w Tobie i wszystko wokół Ciebie, a z każdym wydechem wydychasz wszystko to, od czego pragniesz się uwolnić, co może przyczepiło się do Ciebie w ostatnich dniach i tygodniach. Zaczynajmy więc. Głęboki wdech światła i wydech wszystkich ciężkich energii, od których pragniesz się uwolnić. I jeszcze raz głęboki wdech światła i wydech. I jeszcze raz wdech światła i wydech. I teraz poczuj, jak Twoje wewnętrzne słońce na wysokości splotu słonecznego i serca rośnie i rośnie i rośnie. Rozświetla wszystko w Tobie, wszystko wokół Ciebie i jest tak silne, że nawet ja je odczuwam i wszystko wokół mnie. I teraz zaczynamy proces oczyszczenia i podwyższenia wibracji. Możesz powtarzać za mną na głos lub w myślach.
Twoja Maria Bucardi.